taka lubino. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rafix, a to jest kolejny odcinek Maxa Payna, już czwarty. No i robimy kolejny rozdział, również czwarty. Zaczynamy. O, widocznie pranie się robi, bo tak się trzęsie. Tutaj popatrzmy. O cholera. No udało mi się ich zabić, ale życia nie mam zbyt wiele. Więc poczekam, trochę niech się zregeneruje. Dobra, muszę wziąć ten lek na zdrowie. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii, a według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Znowu ciekawe informacje w telewizji. Tutaj sobie panowie wódkę pi... Wódka? Nie, jakieś whisky. Mniejsza z tym. Oj. Zabili mnie. Nic się nie stało, wezmę ten lek i spróbujemy jeszcze raz. No, zwolnione tempo, bardzo się przydało, bo żadnych obrażeń nie dostaliśmy. Nie zostały nam zadane. Aha, tu jest zamknięte, fajnie. Oni tylko sobie tak weszli. Chcieli mnie zabić, a jest zamknięte. To znowu. Lub trzeba znowu. Już to słuchaliśmy. Może teraz te drzwi będą otwarte. Nie. To nie miało wpływu na... na te drzwi. Tym na pewno znowu nie pojedziemy. Jednak tu trzeba bardziej myśleć. Gdzie mogą być przejścia? Takie jak tu. Na przykład. Dowód rzeczowy numer 1. Gazeta. Zabici. To obejrzymy gazetkę. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Sześciopak porzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij baseballowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Aha. O, tutaj sobie szczurki chodzą. Nie będę ich zabijał. Nawet nie wiem, czy się da. Ale możliwe, że się da. Zobaczę tylko. Oczywiście szafki posprawdzam. Tutaj drzwi zamknięte. Czyli trzeba iść prawdopodobnie tutaj. Już jakieś głosy słyszę. Spróbujemy ponownie.
Nie ma problemu. Zabić go! Gruby nam odpadł już. Jeszcze tego. No jakoś teraz poradziliśmy sobie z naszymi wrogami. No i idziemy dalej. Nie ma co. No słyszę jakieś głosy. Tu oczywiście nie ma wyjścia. Beretta, mam pełny zapas amunicji. Mam mało życia, więc zrobię to na spowolnionym tempie. A mam apteczkę jakąś. Wezmę apteczkę i spróbujemy tym razem. Zabić go! No, prawie całe życie niestety aresztowałbym ich za handel narkotykami. Straciłem. No ale co zrobić? Koktajl Mołotowa. No i jest apteczka na szczęście, chociaż ta jedna. Ale to dużo nie jest w tej grze. Na stole leżał klucz. No i zobaczymy prawdopodobnie jakieś do tego klucza informacje. A nie. Mam klucz do baru. I możemy dalej iść. Restauracja. To nie jest bar? Toaleta. Nikogo nie ma. Jest na szczęście apteczka, nawet dwie. To jedną zażyję, jedną zostawię. No i wchodzimy do baru. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Byłem tym tak zdołowany, że dusiłem ich kablem konsoli do gier. O, Rico, jesteś niegrzeczny. O, jest. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Nie mogę jej zabić, no. No i muszę powtórzyć. Coś nie mogłem jej przez ten bar trafić. To już oglądaliśmy. Zabijemy go. Ciebie, Muerte. Gruby to. No jeszcze raz spróbujemy, ale strasznie ciężko się ich zabija. Dobra, wezmę całą apteczkę. Wykorzystam. No i wchodzę do baru. Już nie będziemy tego znowu słuchać. No i znowu spróbujemy. Bardzo szybko on mnie tutaj zabił. Dwaj wściekli zabójcy.
dziwko. A grubas uciekł. Albo widocznie tak miało być. Nie wiem. Się dowiemy. Ale zażyję najpierw apteczkę. Żeby mieć trochę życia. Tutaj nic nie ma. Gruby bez spodni uciekł. Ciekawe. Dlaczego? Można się domyślić. Ale gruby jest. Ojej. Trochę ich tu jest dużo. I muszę to jakoś inaczej rozegrać. Gruby ucieka. Niech wyjdą ci jego ludzie. To by było dobrze. No nie, źle się rzuciłeś. Uciekłem, ale gruby dalej strzela. Jak tu by go zabić? Może jakąś inną bronią? O tym na przykład. No. Jednak to był dobry pomysł. Już grubego nie ma. O, życie. Życia mam trochę mało. Nic na to nie wskazuje, że zaraz będę miał więcej. On przez te kraty znowu mnie ten sam typ zabił. No jeszcze powtórzymy sobie to, bo musi się w końcu udać. Wezmę może od razu to. Fajnie się to teraz udało. On miał jakiś karabin maszynowy, z tego co widzę. Ale że jak on biegał bez tych spodni? Bo on ma przy nogach chyba te spodnie, więc trochę ciężko. Ale mniejsza. No i nawet nie zaznałem żadnych obrażeń. Więc teraz mi się udało. I to nawet nieźle. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Tu nic, a nie. Otwarte jednak. Sprawdźmy tą centralkę. Antyczną. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj jeń. Szefie Gogniti, to Max Payne przyszedł, rzucił się na nas. Zabił, och! Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden klina. Oby to był żart. Rozwalcie go! Co za problem? Halo! Halo! Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. No, nadchodzi bestia Max Payne i my pewnie będziemy mieć więcej wrogów i trudniejszych. Ale co zrobić? Wszyscy są przeciwko Maxowi.
Winda nie działa. Czy trzeba wejść do klubu? O, można nawet zagrać. Nie udało mi się. Jeszcze raz pociągniemy. O, trudno. Podoba właśnie mi się w tej grze, że jest dużo rzeczy, których można właśnie uruchomić, skorzystać. To jest ciekawe. Jakieś mini kasyno czy coś w tym rodzaju. Tak, chyba tak. Chyba mini kasyno. No, pewnie tu będziemy musieli wskoczyć. To jest chyba oczywiste. Nic innego się tu zrobić nie da. Muzyczka się włączyła i chyba będzie. No i zabiliśmy ich. Jeżeli to wszyscy, ale chyba wszyscy, bo muzyka ucichła nawet. Takie wstawki z filmów akcji. Muzyka i strzelanina. A to właśnie tutaj byłem, więc na pewno tu nie znajdę apteczki. O, mam karabin maszynowy nawet. Tylko mało ma amunicji, więc może go zmienię na razie. Jak zdobędę więcej, to mogę z niego korzystać. Zamknięte. Tu też. Więc ciekawe, gdzie ja mam iść. Tu zamknięte, tam też. Więc może trzeba po prostu... Tu w klubie byłem. Czy tutaj jest to? To może po prostu trzeba wracać. Już nie raz tak było. Tu też już byłem. Żebym niepotrzebnie chodził. Tu idę do punktu wyjścia, gdzie zaczynałem. Tu z tymi szczurami zaczynałem. Pewno nie. Tu pokój telewizyjny. Tak, telewizyjny. Zamknięte. No to znowu trochę pobłądzimy. Niestety. No to tu jest to.
już tu wejść nie mogę. Czemu? Dziwne. A to jest... Też nie. To teraz trochę zagubiony jestem, bo nie wiem zupełnie gdzie iść. Nawet można rurę przeciprawić. A jakby się zacięły te drzwi, to by nie było fajnie. Nie wiem, to może wczytam ten szybki zapis. Tutaj byliśmy, tak? A tutaj mam zapisane. Przynajmniej. To było zamknięte. No i znowu nie wiem, gdzie iść. To jest najgorsze. To błądzenie w tej grze właśnie. To jest minus. Tu nic nie ma. No nie wiem. Znowu ten sam problem, że nie wiem gdzie iść. No bo tu jest zamknięte. Tu przez to się nie da przejść. Też zamknięte. Wiem, że znowu idę tą samą drogą, wracam, ale
Nie za bardzo wiem, co zrobić. I znowu idę w to samo miejsce, które mi nic nie daje. To była brudna forsa. A, otworzyć to można. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz. Walkiria. O, da się rozwalić nawet. Fajnie. Tylko co z tego? Pieniądze latają. Nie wiem, może koktajl Mołotowa tu rzucić. Że to się spaliło. Wszystko. Już nie mam pomysłów, no. Też nic tutaj. Exit. Zapomniałem o tym przycisku. No zupełnie zapomniałem o tym przycisku, bo widziałem go poprzednio. No i to by było na tyle, bo zrobiliśmy kolejny rozdział, czwarty. Żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Przepraszam za te długie chodzenie i szukanie wyjścia, ale po prostu nie skojarzyłem tego przycisku. To trzymajcie się i cześć.